Witam Was w mojej ulubionej serii. I mam nadzieję, że Waszej też ulubionej serii. Z openingu kart Pokémon. Ale dzisiaj nie tylko będziemy otwierali karciochy, ale też jeszcze pogadamy o tym, gdzie można kupić karty Pokémon i gdzie można sprzedać. Ponieważ bardzo dużo osób mi zadaje to pytanie w kółko w komentarzach, więc w końcu to nagram, bo ile można, wiecie, odpisywać. I jak widzicie, przed wami mam puszkę, albo tak zwanego tina, z legendarnym ptakiem, bydlakiem, Hołem. I muszę wam powiedzieć, że nie kupiłam jej, tylko dostałam. I nie od pana Skały tym razem. Dostałam ją, słuchajcie, od tego sklepu. Lootquest. W jakimś poprzednim odcinku byłam u nich właśnie w sklepie w Gdyni, odwiedzić ich i odebrać swoje zamówienie. I przez to, że tam nagrałam jakby kawałek filmiku, tak, i poleciłam też ten sklep, że mają najtaniej, bo serio mają najtaniej, więc można powiedzieć, że zrobiłam im taką jakby reklamę. Przez to ludzie też zaczęli więcej zamawiać z ich sklepu internetowego i co w ogóle najśmieszniejsze, też właśnie sporo osób przychodziło tam do tego sklepu i mówiło na przykład: o, to tutaj Misaga właśnie była, i takie różne. I tak sobie rozmawialiśmy, ja tam dziękowałam za tą puszkę i tak dalej. I się ugadaliśmy, słuchajcie, że będzie dla was kod rabatowy do wykorzystania na ich stronie, w ich sklepie. Kupon rabatowy jest na -5% z hasłem Miss Aga, no bo jakżeby inaczej. Działa on, słuchajcie, do końca listopada i możecie sobie tam, no, wszystko kupić, co chcecie. I nie tylko mają karty Pokémon, ale mają też po prostu różne inne gry planszowe, różne inne karty, więc możecie sobie to obczaić. Zabierzemy się teraz za otwarcie tej puchy, a później w drugiej jakby części filmiku pogadam o tym, gdzie można właśnie jeszcze kupować karty Pokémon i gdzie można sprzedawać. Jeżeli ktoś tutaj przyszedł tylko na ten filmik, żeby tylko i wyłącznie dowiedzieć się właśnie, no, gdzie można sprzedawać i gdzie można kupować, to macie, słuchajcie, gdzieś na ekranie minutę, do jakiej po prostu wystarczy przewinąć i tam już będę o tym mówiła, nie? Mamy taką, słuchajcie, puszeczkę. Z tego co wiem, one chyba kosztują przeważnie około 80 zł. I co tutaj w tej puszce się znajduje? Znajduje się, słuchajcie, tak, 4 boostery, ale nie wiem jakie, bo tu są różne. Nie wiem jakie będą, nie mam pojęcia. Powiem wam, już nawet tych Shining Legends to już mam dosyć, już się tyle tego naotwierałam, a jeszcze czeka przede mną trochę otwierania, że mam nadzieję, że to będzie coś innego, bo już po prostu wychodzi mi już górą ta Jinx. Puszka jest ogólnie bardzo fajna, bo możecie sobie w niej, nie wiem, przetrzymywać na przykład trawę, w sensie zioło. Znaczy trawę normalną też możecie, nie? Możecie na przykład też przechowywać pasztet. Bardzo polecam pasztet. Ta puszka jest w ogóle jeszcze specjalnie do przechowywania pasztetu z ptaka, bo wiecie, no, ptak jest, puszka z ptakiem, pasztet z ptakiem, wiecie, o co chodzi, nie? Wszystko się będzie zgadzało. Możecie na przykład babci dać na prezent i powiedzieć: babciu, zobacz, puszkę na pasztet masz. Weź sobie tutaj, włóż pasztet z ptaka. Ja myślę, że to jest, słuchajcie, bardzo dobry pomysł. I możecie też tutaj trzymać na przykład karty, nie? Ja na przykład w swojej puszce z Solgaleo trzymam powtórki swoje. O, proszę, Guardians Rising, super. Tu są, powiem wam, że w tym Guardians Rising jest chyba najwięcej cennych kart. Z tego Sun and Moon edycji, jakie mogą wypaść, bo na przykład jest tutaj, można trafić tego Tapulele za 200 zł. Może drugiego trafię. Zobaczmy jeszcze naszego wielkiego ptaka bydlaka. Ładnie ta karta wygląda, fajnie. Super. To zobaczcie, ma kolory, wiecie, polskie, nie? To jest nasz polski bociek. Tak mi się wydaje. Ho, polski bociek! Mam nadzieję, słuchajcie, że to nie będzie moja jedyna karta GX, bo niestety jak otwierałam, pamiętam tamtą moją puszkę poprzednią Solgaleo, to niestety, ale właśnie nic chyba nie trafiłam, nie? Więc była trochę bieda. Jedziemy tak chronologicznie, więc zaczynamy od Evolutions. Opa, chodź tutaj. Zobaczymy. Kurczę, nic się chyba... Teraz ja nie pamiętam, czy tu się brało 4 karty, czy 3 karty. Dobra, weźmiemy 3. Jedynie coś spierdzielimy, trudno. Wiecie, raz się żyje. Dobra, Revive, Nidorino, jakby co, słuchajcie, dla tych osób, które nie wiedzą, seria Evolutions to jest jakby
remake, nie wiem czy zapomniałam słowa, to jest jakby po prostu przedruk kart, które były jakby w pierwszym secie kart Pokémon. Dlatego one są takie stare, one są niby no stare, nowe, nie? Weedle, Doduo, Staryu, Onix, Tangela Reverse i uwaga, ostatnia karta. Co? Mam już go! Mam już Dragonite'a, nie! Ja pierniczę! Czemu takie rzeczy się dzieją? Słuchajcie, ale ja z tej serii mam też jeszcze Pidgeota, wiecie o tym? Mam dwa Pidgeoty i teraz drugiego Dragonite'a. Dobra, to przy okazji jak trafiłam powtórkę, to wam jeszcze powiem, co otworzyłam na moim fanpage'u. I słuchajcie, na moim fanpage'u otworzyłam jakby sobie sklep. W tym sklepie wrzucam po prostu jakieś moje karty, powtórki, które mam, czyli tak jak na przykład tego Dragonite'a mam już drugą sztukę, no to go wrzucę do tego sklepu i tam daję jakąś cenę i po prostu możecie sobie ode mnie taką kartę odkupić albo się też wymienić, więc jeżeli ktoś jest na przykład zainteresowany wymianą kart ze mną, to wtedy wchodzicie sobie na ten sklep i sprawdzacie po prostu, jakie aktualnie karty mam też do wymiany, do sprzedaży. Dodatkowo jeszcze tam wrzuciłam coś takiego jak booster. To jest taki, no jakby przeze mnie booster zrobiony. W boosterze jakby się znajduje 10 kart. To są po prostu karty powtórki, które mam u siebie, zwykłe karty. Może ktoś z was będzie tym zainteresowany, bo no bo tych kart powtórek ja mam pełno, szkoda, żeby u mnie po prostu też leżały w pudełku. Może ktoś z was chce sobie kolekcję powiększyć, więc możecie coś takiego ode mnie zakupić. Dodatkowo jeszcze do tych boosterów, czy tam jeżeli ktoś jakąś kartę zakupi, będę dorzucała jeszcze takie pocztówki z piesełem. Mam nadzieję, że wam się spodobają i wiecie, tam z moim autografem. No ale właśnie, to tak a propos też jeszcze tego, gdzie można kupić lub sprzedać karty. To tak wiecie, tak napominam w tym odcinku. Dobra, słuchajcie, jest dobrze, trafiliśmy jednego EX-a, jeszcze pięknego Dragonite'a. Lecimy dalej, jak na razie już mi się puszka podoba. Jest dobrze. Ale zaraz zobaczymy, czy będzie mogło być jeszcze lepiej. Zawsze może być jeszcze lepiej. Okej, okay. Ognista energia, alolański ziomek. To jest alolański pan skała, moi drodzy. Boże, te Altar of the Sun. Metank, Litwick, Clefairy, Tentacool, Castform, Gotita, tak? Gotita. O, w ogóle tą kartę mam też w holo wersji. I uwaga! Vikavolt fucking GX i to jeszcze full art. Ja nawet nie wiedziałam, że w tej serii może być taka karta. Ja pierdylam, jaki farciarz ze mnie. Nie, to jest po prostu, żeby dwie pod rząd karty, nigdy chyba tak nie miałam. No to teraz słuchajcie, jak jeszcze będzie trzecia karta, w sensie w trzecim boosterze pod rząd, to ja jakiś rekord pobiję, no. Jezus Maria, zobaczcie, kupujcie z Loot Questa, oni mają dobre rzeczy tam wylatują z tych puszek. Niesamowite, słuchajcie, jaka beka. Niewiarygodne, a jeszcze dwa boostery. Nie, już, ja już nie wierzę, że coś jeszcze trafię. Nie wierzę, to jest po prostu niemożliwe. Jak trafię jeszcze trzecią jakąś kartę, czy holo, czy cokolwiek, to będzie chyba to najlepszy opening, jaki miałam. No bo widzicie, mam tylko cztery boostery, a już po prostu tyle kart. To jest niesamowite. Dobra, jedziemy. Jedziemy teraz z Burning Shadows. Zobaczymy. Tych kart ogólnie mam bardzo mało w swojej kolekcji, bo otwierałam dosłownie tylko kilka boosterów. Chyba z cztery, więc biednie jest. O Jezu, jakie ładne, to wygląda jak sarenka. Widzicie to? Tak przypomina sarenkę. Sandygast i... Co? Alolan Raticate jest, kurde, co? A ja źle przełożyłam z wrażenia, zobaczcie. Alolan Raticate jest rare kartą? Ma coś w policzkach, ciekawe co? On siedzi w ogóle na jakimś samochodzie chyba, widzicie to? To jest chyba jakiś samochód farbą upierdzielony. A, może on ma farbę w mordzie i zaraz nas psiknie. Tak wiecie, zrobi. O Boże, aż se aparat oplułam. Niestety nie udało nam się zrobić Winstrake'a, że trzy karty dobre pod rząd.
No ale nic, no słuchajcie, no fart i tak jest niesamowity w ogóle, ja nie wiem, słuchajcie, jak to się stało. Dobra, teraz cztery karty, żeby dobrze przełożyć, no właśnie. Okej, okay, zaczynamy od zielonej energii, Porygon number 2, Charmeleon, a chyba tą kartę mam, ale właśnie bardzo ładna jest, Wobbuffet, tu widzicie, zobaczcie, coś pomazał, to jest jakiś kurcze, niegrzeczny Wobbuffet, Marill, no Skalniak, wszystkie, słuchajcie, teraz te skamieniałe Pokemony, to są panowie Skalniaki. Sówka, Tangela kolejna, Turtonator, Reverse Holo i... Darkrai GX, nie! Jeszcze, to jest, słuchajcie, jeszcze sekretna karta, jak widzicie, tutaj ma na dole, że jest 158 na 146. Nie, to są po prostu jakieś jaja. Jak ja napiszę z Loot Questa, że dzięki puszce od nich, słuchajcie, trafiłam tyle kart. Ale naprawdę, ludzie, to takie rzeczy się nie zdarzają. To są, słuchajcie, jakieś jaja jak berety. Zobaczcie, że ja tak, dobra, to była nasza pierwsza karta, którą trafiliśmy. Później trafiłam Dragonite GX, później trafiłam jeszcze lepszą Vikavolta GX, a później już w ogóle najlepszym, bo Secret Rare, no. Jaja jak berety, moi drodzy. Dobra, ale koniec tego podniecania, bo zaraz odcinek wyjdzie 30 minut, w tym 15 minut będzie mojego darcia mordy. I pogadamy teraz, słuchajcie, gdzie można kupić karty Pokémon. Karty Pokémon najlepiej i chyba największy wybór mamy w internecie. Właśnie w takich sklepach dla graczy, jak na przykład ten Loot Quest. Oni zawsze mają karty, słuchajcie, na premierę, możecie już u nich zakupić. Czyli na przykład, jeżeli coś tam wychodzi w piątek, no to u nich w piątek to już jest do kupienia, możecie przyjść, odebrać ze sklepu. W ogóle chyba najbardziej popularnym sklepem internetowym, takim właśnie z kartami Pokémon, jest sklep ISA. I przeważnie ludzie zawsze polecają jakimś osobom, które się pytają, gdzie można coś zakupić, właśnie polecają, żeby kupowali tam. Ale słuchajcie, ja sobie posprawdzałam ceny, tak? No bo wiadomo, że jeżeli chcemy kupić jakieś karty, jakiś zestaw, to chcemy, żeby po prostu to było najtańsze, żeby najbardziej się nam opłacało. No i słuchajcie, zrobiłam porównanie właśnie Loot Questa ze sklepem ISA i jeszcze, słuchajcie, z Allegro. Porównałam sobie, słuchajcie, zestaw ten Shining Legends Premium Powers Collection, bo on taki jest dosyć duży, drogi, więc rzeczywiście te ceny tutaj mogą się bardzo, bardzo dużo wahać. No i słuchajcie, Loot Quest ma najtaniej, bo ma po 184,99, plus jeżeli jeszcze użyjecie tego mojego kodu rabatowego Miss Aga, no to już w ogóle wychodzi jeszcze taniej, więc cena jest naprawdę, naprawdę przekozacka. I na przykład taka ISA, niby wiecie, popularny sklep i tak dalej, oni mają na przykład po 192 zł taki zestaw. I powiem wam, sprawdzałam też różne inne zestawy, i oni większość rzeczy mają o te kilka złotych zawsze drożej. I sprawdziłam, słuchajcie, jeszcze ten zestaw na Allegro. I dlatego właśnie, słuchajcie, na Allegro nie polecam kupować kart Pokémon. Nie do tego, że tam po prostu przeważnie sprzedają podróbki, szczególnie jeżeli kupujecie po prostu same boostery, to tam, no, po prostu podróbek jest w cholerę. To ceny, słuchajcie, ceny tam są w ogóle jakieś z kosmosu. Ten zestaw, tak, gdzie on tutaj widzicie, no około 190 zł kosztuje. Na Allegro, słuchajcie, od 195 do 230 te ceny się tam wahają. 230, rozumiecie to? To jest, kurczę, o 50 zł więcej niż w Loot Questie, ponad, bo z kupony to o 60. No to jest po prostu jakaś w ogóle jaja jak berety. Żeby nie było, że jeden zestaw sprawdziłam, to sprawdziłam jeszcze, słuchajcie, booster, akurat tam wziąłam sobie z Guardians Rising. No to słuchajcie, w Loot Questie mają po 14,99 i tak jak mówię, jeżeli jeszcze użyjecie tego kuponu, no to będzie tam jeszcze taniej. Na ISA są, słuchajcie, po 16 zł takie boostery. Na Allegro nawet nie sprawdzałam, bo tam ceny są kosmiczne. Tam ceny są bardzo różne, plus jeszcze mogą być podróby. Więc tam nawet nie sprawdzałam, nie polecam kupowania właśnie na Allegro boosterów.
I jeszcze kolejnym miejscem, gdzie możemy tak właśnie kupić boostery, jest Tesco. Przeważnie w większych miastach Tesco jest i tam możemy, słuchajcie, taki booster kupić za 17 zł. Tylko z Tesco jest, słuchajcie, taki problem, że tam mamy dosyć mały wybór, bo niestety oni jakby mają tylko wrzucony przeważnie jeden zestaw, jeden lub dwa rodzaje boosterów, typu wiecie, na przykład jak była premiera tam Guardians Rising, to wtedy można było dostać tylko boostery z Sun and Moon i z Guardians Rising. Żadnych, wiecie, wcześniejszych boosterów nie można było dostać. Był chyba wtedy tylko jeden zestaw, trzy puszki i talie do gry. A tak naprawdę, jak widzicie, ile ja tutaj tych zestawów otwieram, kupuję je w dniu premiery albo tam kilka dni po, więc tak naprawdę tych zestawów wychodzi full, a w Tesco ich po prostu nie ma. W Tesco mamy po prostu bardzo mały wybór, na przykład takiego Shining Legends, które teraz te karty, wiecie, szał zrobiły najlepsze i w ogóle, no to ich w Tesco na przykład w ogóle nie ma, nie? Ich nie ma, nie będzie. Jedyny plus w Tesco jest taki, że te blistery, gdzie się znajdują trzy boostery, jedna karta promo i monetka, to oni mają je tam najtańsze. Wychodzi najbardziej opłacalnie, bo sprzedają je po 39,99, więc sama ogólnie, jeżeli chcę te blistry kupić, to kupuję właśnie w Tesco, bo żaden sklep po prostu nie może jakby pobić ich ceny, ale to jest przez to, że po prostu Tesco bierze bardzo dużą ilość tych po prostu blistrów i mogą po prostu zniżyć tak cenę. I teraz jeszcze krótko na temat sprzedaży kart, bo bardzo często zadajecie mi pytanie: Aga, gdzie ty sprawdzasz te ceny? Skąd ty bierzesz takie ceny, jak wcale ta karta tyle nie kosztuje, zobacz na tą stronę i na tą, tam w ogóle jest dwa razy taniej. Wiem, że większość z Was sprawdza ceny, słuchajcie, na takiej stronie Troll and Toad, chyba coś, jakoś tak, nie pamiętam teraz, ale na ekranie widzicie tą stronkę. Słuchajcie, nie sugerujcie się cenami z tej strony, dlatego że ta strona jest na rynek bardziej amerykański. Karty w Ameryce ogólnie mają dużo mniejszą wartość niż u nas w Europie, ze względu na to, że tam po prostu one jakby są tańsze niż u nas, w przeliczeniu na nasze pieniądze tam są tańsze karty i po prostu jest większy wybór, więcej ludzi je zbiera, bo jeżeli ściągamy coś z Ameryki, czyli kupujemy coś ze sklepu, musimy później zapłacić cło, VAT, więcej za przesyłkę. Jeżeli ja mam, słuchajcie, jakieś karty do sprzedaży, szczególnie takie droższe, to wchodzę, słuchajcie, sobie na taką stronę kartmarket.com i tam każdy z Was może wystawić, sprzedać po prostu jakąś kartę. Każdy też z Was może tam kupić kartę, bo tam ludzie i sprzedają, i kupują. Bardzo dużo w ogóle zauważyłam ludzi, ja jak wystawiałam swoje karty, to bardzo dużo ludzi z Hiszpanii ode mnie kupowało kart. Chyba tam widocznie musi być jakoś bardzo popularne. No i słuchajcie, pamiętajcie też, że jeżeli na przykład chcecie sprzedać jakąś kartę albo kupić, to sprawdzajcie też wersję tej karty. Pamiętajcie, że na przykład jeżeli mamy kartę w japońskiej wersji, to ona będzie, nie wiem, no dużo na przykład tańsza niż w wersji angielskiej, tak? Albo nie wiem, w ogóle w jakiejś wersji, nie wiem, niemieckiej, tak? No to te karty w ogóle są tam praktycznie gównowarte, więc sprawdzanie wersji kart też jest mega ważne, to też się liczy w tym cena. I dodatkowo w jakim jest stanie jeszcze ta karta, bo jeżeli kartę mamy bardzo zniszczoną, no to wtedy ona też będzie gówno warta. Dlatego ja, słuchajcie, właśnie przeważnie wkładam moje karty od razu w folijki i tam do albumu i tak dalej, żeby ta karta była w idealnym stanie. Wtedy takie karty są najdroższe. Jeszcze jest kolejne miejsce, gdzie możemy też sprzedawać karty Pokémon i bardzo dużo osób tam sprzedaje i kupuje, to jest, słuchajcie, eBay. Na eBayu w ogóle możemy znaleźć czasami karty, które są bardzo rzadkie, tam wtedy ludzie je wystawiają, robią na przykład licytacje. Tylko, słuchajcie, na eBayu ceny są przeważnie zawyżone, tam ceny są bardzo dziwne. I jeżeli na przykład wpiszemy sobie, nie wiem, na eBayu Mewtwo, tak, zobaczymy, sprawdźmy sobie ceny, to ja zawsze, słuchajcie, sprawdzam z boku, klikam po prostu na Europę, czyli żeby nie były też z tego amerykańskiego rynku, bo tam są inne zupełnie ceny. I jeszcze klikam dodatkowo przedmioty sprzedane. Bo wiecie, to, że ktoś na przykład wystawi Mewtwo za 100 zł, to nie oznacza, słuchajcie, że ta karta się za 100 zł sprzeda. Trzeba sprawdzać, za ile właśnie jakieś przedmioty się sprzedały. I ja zawsze sprawdzam sobie, po ile coś się sprzedało i wtedy mniej więcej wiem, jaka jest wartość tej karty. I przeważnie właśnie porównuję sobie pomiędzy tym Card Market a eBayem, tak, gdzie po prostu są lepsze ceny i wtedy tam wystawiam kartę. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, o niczym nie zapomniałam.
I dodatkowo, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania właśnie dotyczące ceny, albo na przykład chcecie się pochwalić, jakie trafiliście karty, bo na przykład otwieraliście jakiś booster czy zestaw i chcecie się pochwalić tymi kartami, to zapraszam na moją grupę Wyznawcy Sivir. Odcinek wyszedł troszkę długi, ale chciałam właśnie pogadać tutaj na temat tego kupna i sprzedaży kart. Bo co jak co, liczy się, słuchajcie, żebyśmy kupowali karty jak najtaniej, nie? Żeby jak najbardziej nam się opłacało. Więc do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Papatki!